Witajcie moi drodzy w kolejnym poradniku jeździeckim. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o pracy instruktora w naszej stadninie, więc zachęcam Was do oglądania. Jak to w każdej stajni, stadninie, stajence, w której prowadzone są lekcje, zawsze są instruktorzy. Ja chcę podkreślić tutaj, że w naszej stadninie są sami licencjonowani instruktorzy Polskiego Związku Jeździeckiego i chciałabym dzisiaj Wam o nich opowiedzieć, pokazać ich sylwetki i opisać Wam naszą pracę, nasze tak naprawdę powołanie, bo instruktor, który prowadzi lekcje, musi to czuć i musi to kochać, żeby pracować z ludźmi i końmi. Natalko, jak Ci się pracuje w stajni Iskra? Super. Nie zdradzać nic ująć. Nie zdradzać nic ująć. A jak się spełniasz w roli jako instruktor? Bardzo dobrze. Jak widzimy, moi jeźdźcy jeżdżą, są bardzo zadowoleni z rozgrzewki. Co więcej powiedzieć? Nic, tylko pracować w Iskrze. Tak naprawdę nie jest łatwo być instruktorem. Trzeba mieć określone cechy charakteru, żeby spełnić się w tej roli, ponieważ instruktor to też psycholog. Instruktor to jest też człowiek, który rozwiązuje problemy, emocje i takie całe, można powiedzieć, relacje, które wiążą się z końmi. Instruktor musi zbudować, musi pokazać jeźdźcowi, jak to zrobić, musi pokazać jeźdźcowi, w jaki sposób trzeba się dogadać z koniem, a to nie wystarczy tylko pokazać, jak skręcić konia, jak najechać na przeszkody, jak zrobić lotną zmianę, czy jak zrobić trawers, redwers. Trzeba umieć to przekazać w taki sposób, by jeździec to zrozumiał. Dlatego instruktor to jest człowiek, który powinien umieć wnikać tak naprawdę w sylwetkę jeźdźca. Są jeźdźcy różni, są bojaźliwi, są, można powiedzieć, agresywni, są osoby, które bardzo dużo chcą na jednej lekcji. Są też jeźdźcy, którzy niezwykle dużo wymagają od siebie i są ciągle niezadowoleni z efektów. I instruktor czy trener jest od tego, by to poukładać, pokazać jeźdźcowi, co jest ważne, a co jest mniej ważne. Jak trzeba dojść do pewnych rzeczy, żeby osiągnąć swój cel. I to jest najważniejsze, by być takim wnikliwym, by być instruktorem, który potrafi pokazać tą właściwą ścieżkę. A właściwa ścieżka to nie jest zawsze ta sama, ponieważ do każdego jeźdźca trzeba podejść indywidualnie. Nawet jak się ma lekcję w grupie, trzeba umieć tak przekazać wiedzę, żeby każdy z osobna jeździec wiedział, nad czym ma pracować, co musi zmienić, co musi poprawić, a co robi dobrze i co jest jego mocną stroną. I tak naprawdę instruktor jest od tego, by nadać kierunek jeźdźcowi jego rozwoju, tak? Czy to są lekcje ujeżdżeniowe czy skokowe, czy jeździec chce trenować tylko skoki, czy jeździec chce trenować tylko ujeżdżenie, czy jeszcze inne dyscypliny, to musimy najpierw wpoić właściwe podstawy, a potem umieć ukierunkować jeźdźca w dobrym kierunku. Agnieszko, powiedz, co Cię skłoniło do tego, by wstawić swoją klacz labacinę do naszej stadniny i zacząć z nami trenować? Przede wszystkim bardzo dobre opinie, jakie ta stajnia ma i faktycznie przekonaliśmy się tutaj razem z konikiem i ze swoją córką o tym, że jest po prostu super. Koń ma bardzo dobrą opiekę, jest super zaplecze, duży teren, koni mają gdzie pobiegać, przede wszystkim profesjonalna opieka. Koń szczęśliwy, przytył od razu troszeczkę, bo był problem. A jak instruktorzy, powiedz mi? Bardzo dobrze. No po to, żeśmy się też między innymi przeprowadziły, żeby móc się rozwijać i tutaj naprawdę mamy to wszystko. Także przez rok czasu, jak tu jesteśmy już, no myślę, że nasz poziom jest bardzo wysoko. No, odznaki są tego też dowodem. Tak, tak. Mamy brązowe, będziemy się przygotowywać do srebra i tutaj możemy liczyć na pomoc, zrozumienie, no i na wiedzę, jaką tutaj instruktorzy mają i wszystko jest naprawdę na wysokim poziomie, także polecamy bardzo, zapraszamy. Super, dziękuję za tak miłe słowa. Jak Ty się trenuje z naszymi instruktorami, Marta? Bardzo dobrze. Zawsze jest energicznie. No i po. Cześć, nazywam się Asia. Nauka jazdy konnej jest moją życiową pasją. U mnie na zajęciach na pewno się nie będziesz nudzić. Do zobaczenia!
Nie zawsze jest tak, że jeździec, który ma duże osiągnięcia sportowe, jest też dobrym trenerem. Często jest też tak, że osoba, która nie ma osiągnięć sportowych, ale bardzo dobrze jeździ, trenuje, ale ma smykałkę do tego, by być trenerem, wychodzi mu to i potrafi przekazywać wiedzę. I to jest ważna kwestia, że nie możemy wkładać w ramy jeźdźców, którzy mają niesamowite osiągnięcia, że też są dobrymi trenerami. Oczywiście to się bardzo często zdarza, tak, że osoba, która ma duże osiągnięcia, jest bardzo dobrym instruktorem czy trenerem, ale też tak nie jest. Też bardzo często jest tak, że osoby, które nie mają osiągnięć sportowych, ale mają bardzo wysokie umiejętności trenerskie i jeździeckie, są bardzo dobrymi instruktorami, osobami, które potrafią przekazać wiedzę, potrafią ukierunkować jeźdźców i poszerzać ich najlepsze cechy, powiększać ich umiejętności w ten sposób właściwy. I to jest ważne. Instruktor to jest człowiek, który wnika w postać, wnika w człowieka, którego ma na treningu, musi zrozumieć jego działanie i też musi zauważyć, jakie są jego mocne strony, a jakie są słabe strony. Bo jeśli są różni, są bojaźliwi, są bardzo wymagający wobec siebie i są osoby, które są agresywne po prostu, tak? Wobec siebie i konia i chcą jak najwięcej osiągnąć na danym treningu. I instruktor musi umieć nad tym zapanować i potrafić uspokoić jeźdźca lub ukierunkować go w dobrą stronę, pokazać mu, jak ma trenować, co ma poprawić i musi umieć tak sprawić, że jeździec będzie stawał się z każdym treningiem coraz lepszy, ale też będzie czerpał naprawdę niesamowitą przyjemność z treningu. Będzie chciał wracać do tego instruktora, będzie chciał z nim trenować, bo wie, że się czegoś nauczy, bo wie, że będzie miło, że będzie fajnie, że ta osoba nawet jako instruktor jest wymagająca, to jest też rzeczowa, ale i uśmiechnięta i potrafiąca porozmawiać jak zwykły człowiek. Tak, tak. Co instruktorzy lubią w stajni Iskra robić? Drapać koniki. Oj, Dasia, o jak ci dobrze. O jak dobrze. Tak, tak się robi dobrze koniom. Pani Natalka lubi dobrze robić koniom. I Dasia. My jesteśmy stadniną, która zrzesza wielu jeźdźców, czy w klubie, czy w szkółce. I to są osoby na różnym poziomie jeździeckim. Są i na bardzo zaawansowanym, trenujące już wyższe elementy ujeżdżenia i skokowe. I są to osoby zupełnie początkujące, kursujące, uczące się galopować, czy nawet na ląży. Ale jesteśmy też ludźmi, którzy lubią po prostu spędzać z nimi czas. Czasami wystarczy siąść z nimi na ławce i porozmawiać o ich problemach. I trzeba je widzieć, trzeba umieć z nimi rozmawiać, pokazać im też swoją stronę widzenia tak jakby problemu. I to nie musi być tylko problem jeździecki. Uważam, że instruktor, osoba, która pracuje właśnie w klubie czy w szkółce i ma regularnie jeźdźców ze sobą, powinien zauważać tych ludzi i chcieć z nimi się integrować. My jako instruktorzy stajni Iskra jesteśmy w takim miejscu, w którym mamy naprawdę dużo jeźdźców, którzy przyjeżdżają do nas regularnie, siedzą z nami całe dnie, pomagają nam przy koniach, czy sprowadzanie, czy wyprowadzanie, pomagają nam w lekcjach. I to jest niesamowite, że oni chcą i my chcemy. I to jest, uważam, taki jeden z wielu kluczyków, który buduje relacje, buduje grupę, która chce iść w jednym kierunku. Musi być ten przewodnik. Uważam, że instruktor jest tym przewodnikiem, który pokazuje i nadaje kierunek. Więc myślę, że to jest najpiękniejsze w pracy instruktora, że można pokazać swoją stronę jeździectwa, można pokazać swoją stronę postrzegania świata i uczyć tych młodych ludzi lub uczyć ludzi, którzy chcą być z nami na treningach, tego lepszego świata jeździeckiego, lepszego świata dla koni, zrozumieniu i w empatii. Pani Agnieszko, jak to się stało, że została Pani instruktorem? O matko, zupełnie przez przypadek tak naprawdę, ale uwielbiam to, co robię, uwielbiam pracę z ludźmi, no i przede wszystkim z koni. Prawda? Poza tym w Iskrze panuje świetna atmosfera i ogólnie polecam. No to super, bardzo się cieszę. Mi od tej strony instruktora, no bo ja mam akurat funkcję kierowniczą w stadninie, ale też oczywiście prowadzę treningi, to bardzo dużo tych treningów prowadzę. Najbardziej lubię czuć postępy i czuć to, że jeździec naprawdę rozumie, co ja od niego chcę.
i widzę, że stara się na treningu, bardzo stara się sprostać moim wymaganiom i są tego efekty, że widzę drogę, po której razem kroczymy. I to jest najpiękniejsze w całym takim instruktorskim świecie, że przychodzę na trening, osoby do mnie wracają, chcą ze mną jeździć, przyjeżdżają dla mnie na przykład do stajni jako instruktora i mówią: Pani Marto, a co dziś będziemy robić? A ja zawsze odpowiadam: będziemy jeździć konno. No oczywiście to takie zawsze żarty, ale ja jak wychodząc na trening zawsze mam plan, co chcę z daną grupą zrobić, co chcę z nimi przepracować, co chcę im dzisiaj pokazać i w jaki sposób przekazać im wiedzę. I życzę Wam wszystkim tego, byście znajdowali instruktorów, którzy mają takie podejście, instruktorów, którzy chcą Was nauczyć, a nie tylko kolejną godzinę przepracować. Ja tymczasem się żegnam, moi drodzy. Myślę, że na ten moment wyczerpałam limit czasowy opowiadania o instruktorach w naszej stadninie i do zobaczenia. Pozdrawiam.